Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 11 odcinku z gry Code Combat. Dziś będziemy dalej zajmować się programowaniem w języku Python, przechodząc naszą grę. Tak więc, może nie przedłużając dłużej, rozpocznijmy od misji zasugerowaną właśnie przez grę. Była to ta misja i chyba nie ma tutaj żadnej nowych składni, elementów składni. Po prostu zagrajmy. Zobaczmy czy możemy wymienić coś w naszym ekwipunku. Chyba nie. Dostajemy tak jak to jest i zobaczmy co dane nam jest zrobić w tej misji. Przeczytajmy może cele: Discover the door to the Wizard Liar. Ok, mamy znaleźć jakieś drzwi, jakieś wejście do podziemi czarnoksiężnika, tak? Do jego jak gdyby, loli, jak gdyby do jego domu, tak? The wizards guard a hidden door to a secret lair of full of magic and reserves. OK, czy to jest praktycznie to samo co wyżej? To gain access, you will need to use math to compute magic numbers. Okay. będziemy coś porównywać na pewno. Listen carefully to what each wizard says to figure out how to calculate each uh, magic number. Tutaj okay, mamy słuchać, co każdy z tych czarodziei będzie do nas mówił. You will need to make things on a wizard at the time. Będziesz po prostu potrzebował i wziąć jedną rzecz od jednego czar czarnoksiężnika naraz. I ostatnia wskazówka to jest look add the hints to to learn how to write out math formulas in code. Czyli mamy używać jakichś matematycznych formuł w tym odcinku, słuchać co mówią ci czarnoksiężnicy do nas i odszyfrować je w jakiś sposób hasło. Ok, mamy już tu część kodu napisaną. Zabar Przeanalizujmy sobie może, bo tutaj tego kodu trochę jest napisane. Najpierw hero ma się ruszyć do jedno, w 30, 13. to jest ten krok, kiedy podchodzi właśnie do czarnoksiężnika Laszlo, tak, tego pierwszego. Następnie stworzymy nową zmienną las, y i nasz bohater znajduje najbliższego przyjaciela, czyli to są nasi przyjaciele, poprzez metodę find nearest friend, a następnie pobieramy metodą get, sec get, get secret jakiś numer, prawdopodobnie. Wszystko jest przepisane teraz do zmiennej las. Tak jak ona została tutaj nazwana. Następnie mamy tutaj wskazówkę: add7 to last lost number to get El ok, mamy dodać 7k do numeru uzyskanego przez mm, get, sec get secret od Lashlo, aby uzyskać kolejny sekret. Y po tym mamy się przemieścić do kolejnego, właśnie do tego y else i od niego uzyskać kolejny sekretny numer. Czyli tutaj już tą część, którą mamy napisaną. Dodajemy 7. Następnie przechodzimy do tego właśnie drugiego czarnoksiężnika. Tego ghostka tutaj. I wy y wysyłamy również polecenie. Y Hero say i to co siedzi pod naszą zmienną. Nasz nowy numer. Dobra, dalej mamy się przemieścić z tego co już tutaj widzę do kolejnego z tych czarnoksiężników. Ale najpierw jest informacja o tym, aby podzielić. Dobra. Skorzystajmy najpierw z jakiejś zmiany, gdzie sobie przypiszemy nowy numer. Zastosujmy się do używanej tutaj formuły, czyli trzy pierwsze litery imionast. Niech SIM to się równa, i co my mamy tutaj zrobić? Podzielić numer, który uzyskaliśmy od tego drugiego ta, przez liczbę 4, aby uzyskać kolejny numer, kolejnej zagadki, kolejnego hasła. Czyli nasz stary numer siedział teraz pod zmienną. Ash, tak, bo tam dodaliśmy tą siódemkę do poprzedniego i to mamy podzielić przez 4. No to w języku programowania divide, czyli dzielenie, jest to po prostu symbol ukośnika. To chyba wszystko w tej linijce. Jeszcze mamy iść y, do tego kolejnego tutaj czarnoksiężnika o spórzędnych 30, 39. Czyli hi, po prostu polecenie metodą hero move x, y na 30, 39, a na samym dole mamy zrobić ok, ale mamy mu jeszcze wydać polecenie na pewno mamy mu jeszcze przekazać te słowa, czego nie ma tutaj na podpowiedzianego, ale zastosujmy bo tak mi się wydaje, że tutaj mamy tą wiadomość jeszcze przekazać z tym numerem właściwie czyli siedzi to nam pod zmienną sim taką właśnie wyślijmy w metodzie say i teraz, skorzy... teraz musimy się udać do ostatniego z zaczynając od mnożenia, najpierw nadajmy sobie skrótową nazwę od Agata, czyli Aga po prostu, i niech to się równa numer uzyskany poprzednio od Sima, czyli Sim mnożone, bo ponieważ tutaj mamy multipli, numer to get, ok, ale ten numer, który ostatnio uzyskamy od Sim Simony, to mamy pomnożyć razy numer uzyskany Eee, przepraszam, si... chwila, chwila. Eee, po, pomnóż liczbę Simon, czyli my już ją mamy. Aha, razy Tom no dobra, już wiem, czyli tą zupełnie pierwszą. Ta zupełnie pierwsza nam siedzi pod zmienną skrótową Las. I w ten sposób uzyskamy prawdopodobnie dostęp do tego ostatniego. Najpierw musimy się do niego oczywiście przemieścić. No to polecenie MoveXY to już, to już jest chyba oczywiste o współrzędnych 43-26. No i użyjmy standardowo polecenia Hero Save", bo wydaje mi się, że taka powinna być kolejność tutaj rzeczy. I hasłem powinno być: Aga. jeżeli czegoś z tych komentarzy nie pomyliłem. To całość powinna zadziałać, ale przekonajmy się. Tu mamy hasło 11, tu 275, tu 11. Ok, coś się dzieje. I tak, wszystko poszło dobrze. Czyli dobrze przeanalizowaliśmy. Ta misja miała nam na przykład, ta misja miała nam za zadanie pokazać operatory używane w języku Python, których do tej pory nie używaliśmy. Tak więc poznaliśmy wszystkie cztery prawdopodobnie wszystkie, no bo chyba reszta z dzielenia, tak? Nie pamiętam, czy w Pythonie ona występuje, ale prawdopodobnie tak, z całą pewnością występuje. Dobra, nagród jakichś innych rzeczowych nie mamy, tak więc po prostu oddajmy tą misję i przejdźmy do następnej sugerowanej przez grę misji. Mamy tutaj argumenty, podstawy składni, wyrażenia, dostęp do właściwości, zmienne pętle while. OK, możemy zacząć tą misję. No, i zagraj. Nie mamy tutaj nic nowego. Jakie są cele na tą misję? OK, bardzo ciekawa tutaj mapa, muszę przyznać, dość specyficzna. Ale przeczytajmy cele na samym wstępie. Ogry nie mają złapać bohatera. Mhm, nie mają nas dogonić. Uciekaj z magazynu czyli naszym zadaniem jest ucieczka stąd. Jakie są jeszcze podpowiedzi? Tutaj, już niestety, w języku angielskim. Can you escape from the storm room without being caught by the ogre guard? OK, tutaj jest to samo co do góry. Follow the trial of coins. Idź wzdłuż ścieżki ustanowionej przez te monety, które tutaj nam się tak unoszą i animują. Uh, just like checking an enemy's type, you can check the position of pose of an item. You can even find the x and uh, y coordination of uh, items' position. Okay. Uh, Labyrinth change uh, zmienia się kiedy klikniesz przycisk wyśli, Użyj przedmiotu, pozycji przedmiotu zamiast. Mm, is, wstawiania na sztywno koordynatów. Ok, mamy posłużyć się zmiennymi, a właściwie właściwościami. Itemów, które siedzą pod zmienną item. Zamiast, jak pisało na sztywno, podawać jakieś koordynaty, gdzie on ma, miałby się przemieścić. Twój bohater musi przeżyć. Tutaj jeszcze mamy wskazówki. I ogry nie mogą nas, nas dogonić, nas złapać. Czyli mamy jak najszybciej stąd uciekać. Dobra, przeanalizujmy sobie, bo jak zwykle mamy część kodu już napisaną. Idź za śladem monet. Czerwonego X przy wyjściu. Dobra, tu już mamy po polsku tą podpowiedź, że mamy się dostać aż tu. Ta funkcja znajduje najbliższego wroga. Yy, tu jest chyba jakiś błąd tłumaczenia, bo chodzi tutaj o item, czyli o przedmiot. Czyli item to się równa hero find nearest item. Mm -hmm. Znajdź najbliższy przedmiot. Nie chodzi tu na pewno o wroga, tak jest to tutaj napisane wyżej. Ale mniejsza z tym. I jeżeli item taki istnieje, to to przechowuje item pos lub pozycję zmiennych item position nowa zmienna utworzona to się równa item pos tak odwołanie się do własności pola position w elemencie item wpisz współrzędne x oraz y przedmiotu do zmiennych item x to się nie równa czyli tutaj pobieramy dwie własności no bo koordynaty mają współrzędne xowe i ykowe, a tutaj już Podstawiamy konkretne zmienne, czyli zmienna x niech się równa position od x, a zmienna y niech się równa position od od Y i podstawiamy je właśnie pod nowe zmienne. Teraz użyj Move X by iść do Item X. OK. I pen, to wszystko spętli pętli jest kończonej co sobie nie podzieliśmy, więc tutaj wpisuję tak naprawdę jedną komendę Hero Move X używając zmiennych a nie jak do tej pory stawiając na sztywno. Powinniśmy moim zdaniem przejść właściwie całą tą misję tak więc nie jest to zbyt skomplikowane. Jeżeli rozumiem całość tutaj tego kodu no bo on za każdym razem będzie wyszukiwał nowego Nowego przedmiotu w okolicy, czyli zawsze będzie poszukiwał najbliższej tej monety, tak? I będzie się poruszał wzdłuż tych monet. Wszystko moim zdaniem powinno zadziałać w ten sposób. Tak, uciekamy. Szczęście ten ogr jest dość wolny i nie może nas dogonić. My już jesteśmy w połowie, mhm. i on bez problemu podąża za kolejnymi monetami. No i do wyjścia. Myślę, że wszystko tutaj jest w porządku. Tak, misja jest oddana. Czyli dość proste, dużo kodu już mieliśmy napisane, możemy oddać tą misję. I zobaczyć jeszcze jedną w tym odcinku co najmniej. Zobaczymy, co tym razem. Chyba nie ma nic nowego, ciągi znaków tutaj powracają. I bulowska równość. Ok, czyli bulowska równość będzie tu chyba nowością, ponieważ takie jeszcze nie używaliśmy. Mieliśmy do czynienia ze znakiem. W większości, ale chyba nie mieliśmy jeszcze do czynienia z porównaniem logicznym. Dobra, a zobaczmy, co w tej misji. Cele: Atakuj e, trowerów, czyli prawdopodobnie jakichś rzutników, przynajmniej ja bym tak to przetłumaczył z, z języka angielskiego, i muchników. Uciekaj przed typem ogr. Ok, czyli ten typ muchnik mamy atakować. A thrower to naprawdę nie wiem, co to w tym momencie może oznaczać, ale mamy uciekać na pewno przed takimi dużymi ogrami czy cokolwiek to jest. Learn more about your enemies by checking their types. Możemy sprawdzać typy tych przeciwników, a później, mając te typy, właśnie użyjemy burlewskiego porównania, znaku przyrównania. Ok. Note that type is not a method. Like, move x, y mm, współrzędne, do not include nawiasów, after type, nie używaj nawiasów za typ. No tak, to jest oczywiste, nie wywołujemy metody typu, tylko typ jest własnością i jest polem obiektu, tak, pewnego obiektu, w tym przypadku np. enemy. No, są to podstawy takiego oprogramowania, yy, których tak naprawdę posługujemy się lub zmiennymi lub funkcjami. Czyli lub polami, lub metodami, mówiąc tak bardziej obiektowo. Mhm, zobaczmy sobie, bo część kodu znowuż mamy napisane i to dość dużo. Pętla jest nieskończona. Wszystko to, co wykorzystujemy tutaj wewnątrz, jest w pętli nieskończonej. Enemy niech, niech będzie najbliższym przeciwnikiem, znalezionym przy naszym bohaterze. To już używaliśmy, to wiemy. Pamiętaj, don't attack type board. Nie atakuj typu określonego przez bur. więc tutaj mamy warunek sprawdzający if, jeżeli enemy odwołanie się do typu jest przyrównane, równa się do typu bur, to hero say nie, nie zaatakuje tego bulla, nie mamy go atakować, no dobra, jeżeli typem, typem jest mm, tell you what kind of creature this, jeżeli jest jakiś przeciwnik właśnie nazywany tym muchnikiem, much muchkin właściwie to hero ma go atakować. Mhm. Mm I to jest kolejny if. Co mamy zrobić dalej? Use e, if to attack, a drawer. Czyli kolejny if ma sprawdzić, czy przeciwnikiem czasami nie jest typ nazwany tutaj ten nasz rzutnik, ja to przetłumaczyłem. Czyli trower. Jeżeli jest, jeżeli by się stało tak, że jest, to też go mamy atakować. Mam informację tutaj. Użyj ataku. No to użyjmy. Czy jest to coś na zasadzie tworzenia takiej jak typy pętli case, ale nie do końca, ponieważ z możliwością wykonania kilku warunków jednocześnie. No dobra, niegdybajmy tutaj. Mm -hmm. Atak chciałem wywołać. Tak, dokładnie. Atak na enemy. I jeszcze jedna linijka kodu do wypełnienia. Jeżeli jest to po prostu o... Ogr, to użyj mów x, y, aby przed nim uciekać z wioski, przez bramę. Czyli wydaje mi się, że miejsce ucieczki, za bramę mamy znaczone tym czarnym xem tutaj, więc po prostu pobierzmy tu z niego z Tak przynajmniej mi się wydaje. No to wywołajmy... Przepraszam, najpierw musimy oczywiście stworzyć ifa, aby upewnić się, że naszym przeciwnikiem enemy jest typ równy typowi ogra. Dwukropek, no bo to Python i jeżeli tak, to w tym przypadku udajmy się do ucieczki. Czyli uciekaj, mów x, y w 41 i 47. Takie są służenia. Jeżeli wszystko dobrze rozumiem, to wszystko powinno pójść zgodnie z planem, ale przekonajmy się. Mhm. Małe ogry są tutaj zabijane. Teraz czekamy na kolejne. Te ignorujemy, po prostu mówimy, że ich nie chcemy atakować poprzez użycie metody say, a teraz przyszedł ten duży ogr typu ogr i przed nim szybko uciekliśmy z wioski. Dobra, misja wykonana. Naprawdę już robi się tutaj ciekawie. Wchodzą nowe typy porównania. Używaliśmy też mm, oczywiście symboli matematycznych, operatorów matematycznych. Poznaliśmy nowe. Tak więc dużo ciekawych nowych rzeczy pojawiło się na, w tym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Ja Wam już serdecznie dziękuję za uwagę w tym odcinku. Liczę na subskrypcję, abyś nie przegapił kolejnych odcinków z tej serii. I do usłyszenia już w kolejnym. Cześć!